bo tutaj na tych pompach to może się od razu zwolnić miejsca, a mogę 20 minut nawet czekać, więc nie chcę ryzykować. Mówię, kurde, nie, jadę tutaj się. Także cholera. Nie wiem, jak tam teraz wjechać, żeby się tankować na ten parking. Cholera jasna. Dobra, zobaczymy. Na koło przejadę. Gdzie tutaj ten? Tędy wjadę. A ja też trochę upierdalam czasu niepotrzebnie. Kurwa mać! Niepotrzebnie upierdalam trochę czasu, tak się krążąc, no ale... Mówię, to jest taka loteria, no. Tam może już bym się tankował, albo mówię, albo bym czekał jeszcze. Cholera mi ile czasu. A zatankować się raczej muszę, bo... Kurde... Czekajcie. Tam tą nawrotkę zrobię. Ale już chyba, że nacisnąłem niechcąco podczas tankowania. Kurwa. Dobra. Temperatura się zgadza, zgadza. Nawet już na tablicach jest restricted entry to Canada. Essential only, czyli ja się zaliczam do tego. Sobota, stan Michigan, mam gdzieś tak 250 km do Kanady może. No nic, no coraz więcej zakażonych. Stan Michigan, z tego co się orientuję, też ma, są nakazy bodajże, widziałem na tablicy, że jest nakaz, no, żeby nie pozamykać, tak, żeby tylko restauracje na wynos, apteki, no i takie nam mówię, spożywcze były otwarte, ale no nie wiem, nie wiem, ale z tego co widzę, no ludzie, jakoś ja tak nie widzę tutaj w tych miasteczkach, co jeżdżę, co przejeżdżam. Nie widzę jakiejś takiej większej paniki, no, no ludzi, słuchajcie, no ja, ludzi jest tyle samo, co zawsze, z tego, co ja tak odbieram, no więc nie wiem, nie wiem. Po prostu ludzie, ja nie widzę różnicy, żeby ludzie więcej siedzieli w domu, no, może bardziej to jest odczuwalne w dużych miastach, no nie wiem, nie wiem, ludzie. Ostatnia stacja, praktycznie.
nawet. Góry. Prywatnie już nie ma. Sam tylko transport. Gostek też chyba na pauzę zjeżdża. Dał Gostek. Stań gdzieś tak, bo ja też muszę stanąć. To kurde. A ty tutaj chcesz stanąć. Abyś podjechał, kurwo! Nie na środku, skurwysynu jebany, no. Kurwa mać. Na środku stanie, cholera jasna. Dobra. Stanę tutaj. Zamknij się! Pauzunia. Kurde, mi powietrze mi ucieka, jak staje, a później mi się reguluje jakoś. Newberry, Michigan. Pytałem się Gostka tego, co cysterną jest. Mówię, to jak tam granica do Stanów, nie? To, że ja wracam do Kanady, ale kurde, za piątek następny, za 6 dni znowu do roboty jadę. Jak wygląda granica? Mówię, to samo. Nic się nie zmieniło. Samochodów nie ma, prywatnych nie ma. Transport normalnie przekracza i mówi, że nie ma żadnej różnicy. Muszę, czy będę się ślizgał. Ja tak jak wiedziałem, kurwa, nie pojedzie. Pizdy. Żartujesz. Kurwa. Ja pierdolę. Dobrze mam z górki. Trzeba cofnąć. Jasne. Wszystko kurde. Kurde śnieg. Ni to śnieg, ni to cholera wie co. Może tego Gostka już nie ma. Przynajmniej jakoś. Dawaj. Gostek, dawaj. Wiosna jest oficjalnie. Dalej milion, kurde, jest śniegu, no. Ostatnia prosta na granicę. Ostatnia prosta na fucking granicę. Jedziemy. Ostatnia prosta na granicę. Jeszcze dzisiaj zostało mi 5 godzin 40 minut jazdy w Kanadzie. 2 godziny dłużej można. I robimy pompę. Let's go. Ostatnia prosta do Kanady. Droga pusta. Restrykcje. Nikt nie może przejechać oprócz transportu. Jest miasto Sault Ste. Marie, Michigan, Sault Ste. Marie, Ontario. Dwa miasta na granicy, więc jedyny ruch samochodowy to jeszcze jestem w Ameryce, w Stanach, no do tego miasta. Nikt nie przejeżdża granicy, no ja mogę przejechać granicę. Dziwnie, to jest taki kurde, jak z jakiegoś, powiem wam szczerze, science fiction. Nie wiem, kiedy ten filmik się pojawi, więc ciekawy jestem, jaka będzie sytuacja, jak ten filmik się pojawi, kiedy się pojawi. No na pewno nie będzie, na pewno, z moim opóźnieniem, cholera wie ile czasu to zajmie i jaka będzie sytuacja, ale mówię, no, dziwnie jest jechać puste drogi, tutaj szczególnie autostrada. No i znak, że restrykcja wjazdu do Kanady, no ja, jak
tam może jacyś pracownicy, bo normalnie turystyka jest zamknięta. Znaczy w ogóle, nie? Do rodziny jedziesz czy coś, nie masz prawa, nie? Chyba, że mówię, no to jakieś tej kurde wyjątkowa sytuacja. Więc wyjeżdżałem z Kanady, jeszcze był spokój na świecie. Przyjeżdżam do Kanady. Z kurde apokalipsa. A najgorsze to jest to, że to chyba jest tylko początek apokalipsu. Kurde. Jakieś opuszczone. Most opuszczony, zawsze trochę więcej ruchu tu jest. W Kanadzie też już track stopy powoli trenują zamknięte takie miejsca, gdzie skupisko ludzi mogłoby usiąść i zjeść. Jestem już na bezdrożach Ontario. 800 niecałe, 750 km do klienta. Dzisiaj jeszcze 100 km pojadę. Więc tak zerkam na internet, co się dzieje z tym wirusem. No na dzień dzisiejszy 303 tysiące ludzi zarażonych. No, wzrosło to. W Stanach Zjednoczonych 24 tysiące, z czego ponad 4700 w ostatnich 24 godzinach. To jest alarmujące. W Polsce w ostatnich 24 godzinach ponad 118, a chyba już 500 jest. No i Kanada ma 1200, a nie, przepraszam, Kanada około 120 przez 24 godziny, a 1200 zarażonych, a w Polsce w ostatnich chyba 24 godzinach 60 tam plus, nie? Chyba 500. Słuchajcie, nie wiem, no ja to na żywo, jest jakaś strona taka, wydaje się oficjalna, przez jakichś tam lekarzy prowadzona, ale wiecie, no to jest internet, no ale tak, no ale chyba z tego, ja tak sprawdzałem kilka stron, to tak, nie wiem, czy te liczby w ostatnich 24 godzinach są dobre, aż bo są alarmujące, ale całokształt to mi się zgadzał, bo w radiu słyszałem, nie? Więc tak mówię, no to czarna sobota, kurde, czarna sobota jest. I tak dziwnie, słuchajcie, wracając do domu po takiej tłaczce, czuję się jakby na jakimś, no nie wiem, wracał z jakiegoś, nie wiem, cholera, z jakiś, jakbym wracał z jakiegoś kraju, gdzie jakiś stan wojenny jest. Tu jest i tam jest. Słuchajcie, ludzie, nie ma stanu wojennego, nie? Ale mówię, to tak, no czuć tak w jakimś sensie, jakbym nie wiedział, co się dzieje, bym może nie odczuwał tego, ale jak tak szum, czy na Facebooku, czy na internecie, czy w radiu, no czuć tą klęskę, czuć tą apokalipsę, znaczy nie apokalipsę, no ale czuć ten, no czuć, że coś się dzieje, tak? Minimalnie może na drogach odczułem, ale też to nie jest takie drastyczne, jakbym się spodziewał, że to będzie wymarły
stałem już na tym Sudbury w Kanadzie, mam 700 km do klienta. Ostatnio nazwam, kurde, mu sprawozdanie. W zasadzie nie wiem, czy ten filmik to jest w ogóle sens nagrywać, bo tu tak się diametralnie wszystko zmienia, ale może to będzie dla mnie taki pamiętnik, jak to szło do góry, te całe, kurde, te infekcje, nie infekcje. Ludzie, no kurwa, ty, 6 godzin temu, niecałe, nagrywałem wam, jakie 6 godzin temu, no ale dobra, no powiedzmy 6 godzin, tak, w Stanach Zjednoczonych. Już jest teraz 27 tysięcy tych zakażeń. Ostatni razem wam mówiłem, 6 godzin temu było 24 tysiące. 7300 w ciągu 24 godzin. Ja pierdolę. Kanada, ostatnim razem było 1200 tam z hakiem, teraz jest 1328. 118, 24 godziny, teraz jest 240. W ciągu 24 godzin, z czego 120 w ciągu 5 godzin, bo 5 godzin temu, kurde, na tym byłem. Dziękuję. Polska już ma 535, 111 w ciągu 24 godzin, a 6 godzin temu było 67. Ludzie, no kurwa, trochę to szybko idzie, więc nie wiem, ten filmik to praktycznie nie będzie miał sensu wrzucać go, ale mówię, no wrzucę go, bo to będzie jednak historia, że w jakim czasie to było, tak, nagrywane. Co ja mówię, zanim to się pojawi, to już będzie albo, kurde, wszyscy zdechniemy, albo to przejdzie. Chociaż to nie przejdzie, to będzie szło apogeum, kurde, jakiś czas. Dobra, słuchajcie, wróciłem do Kanady i dali mi takie coś. To jest bardzo błędny dokument, bo wszędzie na internecie pisze, że tak, turyści normalni, tak, ktoś kto wraca, tak, ma kwarantannę robić, ale nie tacy ludzie jak kierowcy, lekarze, czy znaczy w ogóle tacy potrzebni, tak, essential, no nie wiem, kurde, kto tam jeszcze się do tego zalicza, personelu, ale na przykład kierowcy się zaliczają do tego, że ja na przykład wracam do domu, no wiadomo, ja muszę używać, tak, patrzeć wszystko, to jest normalne, kurde, każdy się chroni jak chce, ale ja nie muszę mieć kwarantanny, ja praktycznie mogę od razu wyjechać, bo my się zaliczamy szczególnie teraz do essential, czyli na przykład do takich bardzo potrzebnych właśnie kierowcy ciężarówek. I na przykład nasza firma właśnie daje jeszcze bonus $90 za to, ci co wyjeżdżają teraz mają bonus $90, słuchajcie, no $90, no nie leży to na ulicy, za to, że tylko chcesz wjeżdżać, bo dużo kierowców nie chce na przykład teraz jeździć, nie chce. Ja nie chcą zachęcić, bo po prostu jest za dużo ładunków jest u nas. Jest tyle ładunków, jest pełno ładunków jedzenia do Ameryki, do Stanów Zjednoczonych. Więc oni, nikogo nie zmusza, bo to są takie czasy, że tu nie ma. Ale dlatego właśnie bonus szef daje, co ja i tak bym jeździł, bo no bo co ja będę siedział w domu. Zbieram na wakacje, których praktycznie nie będzie chyba. Raczej. Ale szef daje bonus. Na taką dużą firmę 300 prawie ciężarówek to $90 daje od osoby, ci co chcą jeszcze jeździć, tak, to jest taki bonus, no a mówię, jest roboty w cholerę, no ja teraz biorę sobie 4 dni wolnego i wiem, że będą mi dzwonili, ej, czy możesz wyjechać wcześniej, co ja powiem, że nie, no sorry, kurde, ja prawie 3 tygodnie w trasie byłem, ja nie będę wcześniej wyjeżdżał, muszę, kurde, trochę odpocząć. Ale nie będę siedział w domu, w piątek wyjeżdżam, no a dzisiaj jest sobota, jutro w niedzielę wrócę. Więc błędne, niepotrzebnie, Kanada mogła zrobić takie małe, tak jak na internecie, kto się nie zalicza do tych osób, które muszą tą kwarantannę zrobić. To nie jest jeszcze prawne, ale już tak napierają, żeby robić tą kwarantannę, ale to jeszcze nie jest według prawa, nie? Więc tak jest, u nas w cholerę roboty, w cholerę, nie ma kto jechać z ładunkami, nie ma kto jechać z ładunkami właśnie żywności do Ameryki, nie? Więc, no nie wiem, ludzie, ja sam nie wiem co myślę. Przejazd przez stolicę Kanady, jest niedziela, no nie wiem, gdybym nie wiedział, że jest jakaś pandemia, ja nie widzę jakiejś tam aż takiej różnicy. Co
tak, no nie byłem, prawda, nie byłem w Los Angeles, nie byłem w San Francisco, nie byłem w Nowym Jorku, kiedy to się zaczęło, bo tam to bardziej są te nakazy i ludzie bardziej po prostu, no mają nakaz, nie prawny, ale no nakaz taki dobrowolny, żeby w domach siedzieć. Tutaj nie ma nakazu, proszą, żeby nie wychodzić niepotrzebnie, no ale widać, że... No nie, no ludzie, no ja nie widzę tu nic. Dalej ruch jest, dalej ludzie gdzieś jadą, gdzieś idą. No nie, nie ma, osobiście nie widzę różnicy. Na internecie wiadomo, śledzę co się dzieje. No codziennie przybywa nowych. Nowe przypadki codziennie przybywają. Przybywają, nie przypływają. Szczerze mówiąc, coraz ciemniej widzę jakiekolwiek wakacje, przyjazd do Polski. Master Track to już mogę nie mówić. No ale to co zrobić? Nie? No, w takim świecie żyjemy teraz. Nie wiem, no mówią, że do jesieni to będzie trwało. Niektórzy, że miesiące, niektórzy 3, niektórzy 18 miesięcy. No nie wiadomo dokładnie. Po prostu teraz nowy powstał taki jakby świat. Po prostu każdy uważa na te zarazki. Trzyma od siebie dystans. To będzie taki, przyznaję, tak jak 11 września były te zamachy. To będzie taki nowy stan umysłu przez jakiś dłuższy czas. Potem to troszeczkę osiądzie, no ale to następny, mi się zdaje, rok, dwa. To będzie taka świeża ta historia z tym wirusem, chociaż ludzie dalej, to jest początek tego wirusa. Kto wie, co za 6 miesięcy będzie, jak ten filmik się, nie wiem, kiedy on się pojawi. I kto wie, czy za 6 miesięcy będzie albo totalna tragedia, jeszcze gorzej, albo będzie polepszona sytuacja, więc... No ludzie, no nie ma co się zabijać, tak? Co mam? Chcę pójść kulę strzelić w łeb? Co będzie, to będzie. No żyje się dalej. Nie ma co mieć depresji, nie ma co panikować. To nie ma jakiejś wojny nuklearnej. No jest wirus, to jest niebezpieczne, tak? Ale to nie jest jeszcze koniec świata, mówię, więc mam nadzieję, że już ten filmik, jak będzie oglądany, to ten balon troszeczkę pójdzie w dół. Chociaż nie wiadomo. Dobra, ja już 200 km mam do klienta. Zostawiam dziada, jadę na bazę, jadę do domu i będę się procentowo chronił przed wirusem. W Kanadzie też już na tablicach ostrzeżenia. Się, żeby uważać, przestrzegać higieny itp. itd. Jechałem na wyspę Montreal. Jechałem na wyspę Montreal. Jedź Gostek, jedź kurwa, bo... A to jest dalej 80, dobra. Dobra, ale ja i tak się wezmę z tej strony. Więc tak, Quebec oficjalnie zamknął szkoły do 1 maja. Wszystkie centrum handlowe zamknięte mają być, nakaz. Jedyne otwarte to takie pojedyncze sklepy spożywcze. No i tam, tak jak mówiłem wcześniej, restauracje to na wynos. Jest niedziela, no jak mówię, no ludzie, no dalej ja widzę ruch, no dalej ruch jest, tam jest taki stan pandemii tutaj w Quebecu, 38 osób w ciągu ostatnich, wczoraj przybyło, no to jest dość dużo, czy już Quebec ma prawie 300 zakażeń. I dokąd to prowadzi, ja tak zrobię sobie taką przepowiednię. Niestety, no chciałbym, żeby się nie spełniła, ale nie widzę.
niestety dużo procentów, że może się spełnić. Ten wirus, Chiny tam niby to już opanowały, tak? Ale tam dalej są zarażenia. Więc wirus tutaj będzie może opanowany, będzie mniej zarażeń, ale zarażenia będą cały czas. Ludzie po prostu muszą przestrzegać. Jest taka nowa realność, mi się zdaje, że trzeba po prostu będzie przestrzegać to... Bycie przed innymi ludźmi, tak? Tak do 2 metrów, tak? Czy oni mówią, jak tam się mówi? Żeby nie być za blisko ludzi, w razie czego, żeby nie być zarażonym. Takie imprezy masowe pod znakiem zapytania raczej będą przez jakiś czas. I dopóki ten wirus będzie istniał, a dlaczego miałby nie istnieć? Będzie istniał. To nawet prognozy są 18 miesięcy. Takie nowa realność, tak? Że po prostu no wszystko trzeba mieć ręce, dezynfekcja, słuchajcie, tak zawsze tak trzeba było, no ale teraz to już jest takie, pod maksymum będzie dobrane. No i mówię, te imprezy masowe, czy w ogóle, no ta ludzka... Ludzkie stosunki między ludźmi, znaczy stosunki, chodzi mi, no, całokształt, no, że ludzie po prostu, nie podawać ręki ludziom, o, takie coś, nie, tak, nie za blisko rozmawiać, itp., itd. To jest niestety chyba nowa realność, no. Człowiek będzie się bał dotykać człowieka drugiego. Za blisko być, za blisko rozmawiać, w ogóle, nie wiem, no ja naprawdę nie widzę... Nie widzę, żeby to się mogło, żeby ten wirus skończył się, dopóki nie będzie szczepionki. No, ten wirus zawsze będzie istniał, tak? Nawet jak będzie opanowany, wystarczy jedna impreza masowa i znowu się rozprzestrzeni, bo wystarczy jedna osoba, która będzie zarażona, więc to jest takie błędne koło. I to naprawdę, kurde, te prognozy 18-miesięczne, czy tam ile, zanim szczepionka nie będzie jakaś wymyślona, to jest niestety, staje się realne. I to będzie taka nowa realność. Nowa realność, kurde, taka trochę... filmowa, science fiction, apokaliptyczna. Nie wiem, ludzie, no żebym się mylił, no ale ja nie widzę, no nie widzę tego, no. Chiny opanowały to, no, ale tam dalej codziennie są jakieś przypadki. Chyba, że jedyne, że wirus nie będzie się rozpowszechniał? Fuck! Kurwa, fuck you, kurwa! Rozprzestrzeniał! Jak na przykład jest gorąco czy coś, ale to jest bullshit, na Kubie jest gorąco, tam też są ludzie zarazem zarażeni. Kalifornia jest gorąco i co, też ludzie są zarażeni. Więc no, słuchajcie, no mam nadzieję, że się mylę, ale bo tak to będzie przejebane, ty, no bo to jest taka nowa realność, no przejebane życie, kurwa, no. Gdzie kurwa człowiek się boi drugiego człowieka, kurwa nie można się dotykać, nie można być za blisko i kurwa i w ogóle nie. No to kurwa nie wiem, takie dziwne czasy nadchodzą. Obym się kurwa mylił, ale fuck, nie wiem, no. I tak dziwnie jest wracać. Wyjechałem z Montrealu, jak świat był jeszcze taki normalny, pogodny, na luzie, relaks. Przyjeżdżam. Znaczy wyjechałem z domu, bo nie mieszkam w Montrealu już, ale obok. Więc jak wyjechałem z domu, wszystko było normalne. Przyjeżdżam do domu, jest praktycznie stan apokalipsy, tak jakby, no. Stan paniki, pandemii. Kto by pomyślał? Ja, gdyby ktoś mi to powiedział wcześniej, ja bym powiedział, a Gostek, jakiś kurwa science fiction wymyślasz. No bo tak ludzie... Zawsze jakieś były takie scenariusze. Epidemii, jakichś wirusów, i to się naprawdę dzieje, no. Tutaj budują kolejkę taką, nie wiem jak to nazwać, kolejka, która będzie jeździła stąd do centrum i tam nie wiem gdzie jeszcze projekt, nie wiem kiedy ta kolejka będzie, kiedy w ogóle jest zamiar, żeby ona już działała. Taka kolejka typu, no nie wiem, no, jest metro w Montrealu, tak, jest taka
się mylił tą cholerną, kurde, gówniano moją prognozą. Bo w takim razie można zapomnieć. W tym roku wakacje, w następnym roku znak zapytania. Granice będą zamknięte, kurde, przez ile czasu jeszcze? No nie, okej, no żartuję, ludzie. Nie chodzi o bycie egoistą, nie? Po prostu próbuję być pozytywny, no. Oby jak najmniej ludzi zginęło na to, aby to się jakoś opanowało wszystkie, żeby świat powrócił do normy, jaka była wcześniej. Czy kiedyś się powrócimy, czy nie? Mam zapytanie, czy gdzie jeszcze tak pustego parkingu? Znaczy nie tutaj, bo tu są już uczepy innych firm. A na przykład tutaj, gdzie my zostawiamy, patrzcie, no nie ma nikogo, zero. Bo to zawsze jest pełno naczep. No nie wiem dlaczego. Dawaj, Gostek, dawaj, kurwa! Shut the fuck up, you fucking motherfucking piece of shit! A uszczelka dalej mi zapieprza. Dobra. Jest, ostrożna jazda. Wszystko pięknie, ładnie. Będzie. Nie wiem, czy oni tego potrzebowali, chyba nie. Pas zabieram, bo potem, kurde, nie będę miał pasów. To jest pas mój, znaczy mój, to nie jest mój, to jest firmy, ale pozostawiam im. To potem ja będę wpalał nas robiony, że nie będę miał pasów. A to jest naczepa, w której nie było nic, zero. Żadnego pasa nie było. No dobra, let's go, dobra. Ty nie mów mi, że związkowcy są na przerwie, kurde. Mógłbym chociaż raz trafić, że związkowcy nie są na przerwie, czy nie? No, coś przepowiadam, że będzie przerwa. Zobaczymy, czy moje przepowiednie się sprawdzają. Kurde. No nie. Trzeba koniecznie ręce myć. Dziwić się, że powietrze ucieka. Dobra, trzeba nową szczelkę kupić. Albo nie wiem, no napisałem im, może mi dadzą nową i wymienić, kurde.